Słoik z zupą to jedyna rzecz, jaką śledczy znaleźli po zaginięciu Iwony. Od tamtych wydarzeń minęło ponad 20 lat. Śledczy do dzisiaj nie wiedzą, co stało się z nastolatką. Iwona Wąsik urodziła się 6 stycznia 1989 roku. Jej rodzinnym miastem były Tarnowskie Góry w województwie śląskim. Dziewczynka mieszkała tam na osiedlu Przyjaźń przy ulicy Francuskiej z rodzicami i dwoma braćmi. Jeden z nich był bliźniakiem Iwony. Ojciec Iwony pracował dorywczo, a mama była listonoszką. To była typowa rodzina, nie wyróżniająca się niczym szczególnym. Iwona bardzo lubiła zwierzęta i z tego powodu od dziecka marzyła o zostaniu weterynarzem. Była bardzo żywiołowym i spontanicznym dzieckiem. Jej najlepszą przyjaciółką była Sabina, którą znała od 8 lat. Dziewczynki mieszkały niedaleko siebie i wspólnie spędzały bardzo dużo czasu. Matka Iwony nie przepadała jednak za Sabiną. Jej zdaniem razem tworzyły nieobliczalny duet, który wpadał na szalone, a czasem wręcz głupie pomysły. 3 października 2002 roku Iwona i Sabina spędziły jak co dzień kilka godzin w szkole, w miejscowym gimnazjum. Lekcje skończyły się około godziny 13:40, a potem Iwona wybrała się w podróż powrotną do domu. Tradycyjnie towarzyszyła jej przyjaciółka. Po drodze dziewczyny spotkały matkę Iwony. Kobieta spytała córkę o zupę ze szkolnej stołówki. Okazało się, że nastolatka o niej zapomniała i musiała się po nią wrócić. Koleżanki drugi raz pokonały więc trasę do szkoły i z powrotem do domu. Pożegnały się pod blokiem Sabiny. Iwonę miała widzieć wówczas siostra jej przyjaciółki. Dziewczyna ruszyła do swojego mieszkania, niosąc słoik z zupą. Miała do pokonania niewielki dystans i lada chwila powinna być na miejscu. Gdy nadszedł wieczór, rodzice Iwony zaczęli się niepokoić nieobecnością córki. Liczyli jednak, że trzynastolatka wkrótce się pojawi, bo zdarzało jej się spóźniać i wracać po zmroku do domu. Godziny mijały, a Iwony nadal nie było. Krótko przed północą tata Iwony zgłosił jej zaginięcie na policji. Policjant w protokole zawiadomienia o zaginięciu osoby zapisał: wiek z wyglądu 13-14 lat. Budowa ciała wysmukła, wzrost 168 cm, włosy długie, proste, szatynka, koński ogon. Zabrała ze sobą plecak z książkami i zeszytami. Niestety policja, jak to często w takich sytuacjach bywa, zlekceważyła to zgłoszenie. Funkcjonariusz, który rozmawiał z ojcem Iwony, założył, że dziewczynka po prostu uciekła z domu. Czas płynął, a trzynastolatka nadal nie wracała. Jedynym śladem, jaki po niej pozostał, był owy słoik z zupą, który rodzice Iwony znaleźli w śmietniku, mieszczącym się nieopodal ich miejsca zamieszkania. W końcu więc policja rozpoczęła działania, choć stracono najcenniejszy czas tuż po zaginięciu. Pani Małgorzata Wąsik, mama nastolatki, rozpytana przez policję, oświadcza: bardzo przestrzegałam tego, aby mówiła mi, gdzie jest i żeby wracała do domu punktualnie. Ostatnio nakrzyczałam na nią, bo spóźniła się do domu, a było już ciemno. Kiedy Iwona nie pojawiła się w domu o 23:00, mój mąż wsiadł na rower i pojechał do schroniska sprawdzić, czy nasza córka tam nie straciła poczucia czasu. Okazało się, że tego dnia nasza córka w ogóle tam się nie pojawiła. Szukaliśmy też córki u jej koleżanek, ale nikt nic nie wiedział, gdzie może przebywać Iwona. W następnej kolejności policjanci rozmawiają z Sabiną, najlepszą przyjaciółką Iwony. Dziewczyna w następujący sposób opisuje wydarzenia z 3 października 2002 roku. W połowie drogi Iwonie przypomniało się, że nie wzięła zupy ze szkoły.
Spotkałyśmy mamę Iwony, która zapytała, dlaczego nie ma tej zupy. Wróciłyśmy się po tę zupę. Z Iwoną rozstałam się pod moim blokiem. Była godzina około 13:40. Ja poszłam do domu, a Iwona do swojego domu. Przed rozstaniem umówiłyśmy się jeszcze na telefon o godzinie 14:30. Miałam wtedy zdecydować, czy pójdę z Iwoną do schroniska, w którym Iwona jako wolontariuszka wyprowadzała od czasu do czasu psy na spacer. Iwona nie zadzwoniła do mnie, więc uznałam, że poszła do schroniska z kimś innym. W czasie tego rozpytania policjanci w dalszym ciągu są przekonani, że Iwona świadomie i z własnej woli oddaliła się z miejsca zamieszkania. Sabina rozpytana na tę okoliczność podała: przyznaję, że jakoś 2 lata temu latem rozważałyśmy z Iwoną ucieczkę z domu, ale w końcu stwierdziłyśmy, że to głupi pomysł. Przyjaciółka zaginionej dodała, że jej zdaniem Iwona na pewno nie uciekła w pojedynkę z domu, bo umawiały się, że uciekłyby razem latem. Wzięłyby ze sobą namiot, jedzenie, ubrania i psa. Sabina poinformowała również funkcjonariuszy policji, że mama Iwony bywała bardzo zasadnicza. Wspomniała, że dawała Iwonie kary za spóźnianie się do domu, jak przykładowo zakaz gry na komputerze, i nie pozwalała jej przyjaźnić się z chłopcami starszymi niż 15 lat. Ale Iwona się nie przejmowała tym zakazem i wraz z przyjaciółką spotykała się z 2 chłopcami w wieku 17 lat, których nastolatki poznały w wakacje 2002 roku. Wskazanych przez Sabinę młodych mężczyzn policjanci rozpytali w ramach sprawy poszukiwawczej, ale informacje uzyskane od nich nic nie wniosły do sprawy. Na koniec rozpytania policjanci zadali Sabinie pytanie o przyczynę zaginięcia przyjaciółki. Myślę, że jak ktoś obcy zaproponowałby jej jakieś dyskietki do wymiany, to poszłaby z nim. Myślę, że Iwonę ktoś zaczepił i ona z nim poszła. Policjanci przeszukują osiedle, piwnice, ogródki działkowe czy altany. Zgłasza się też kilkudziesięcioosobowa grupa ochotników. Sprawdzają zagajniki leśne, pola, nieużytki, rejony rzek. Rodzina zatrudnia detektywa, szuka też pomocy u jasnowidza. Przeszukiwane są akweny wodne, angażowani są płetwonurkowie. Kilka dni po zaginięciu dziewczyny pojawia się informacja, że Iwona może być przetrzymywana na terenie jednej z posesji w Tarnowskich Górach. Policjanci przeszukują dom, garaż, pomieszczenia gospodarcze. Bezskutecznie. Nie odnaleziono żadnych śladów świadczących, że w tym miejscu przebywała zaginiona nastolatka. W listopadzie przy drodze ktoś znajduje bluzę dresową i bieliznę. Matka Iwony stwierdza jednak kategorycznie, że odnalezione rzeczy nie należały do jej córki. Policjanci dowiadują się o ciemnym samochodzie, którego kierowca miał onanizować się w centrum Tarnowskich Gór. Jedna z fryzjerek wspomina z kolei, że kilka miesięcy wcześniej ewidentnie śledził ją 27-latek za kierownicą jakiegoś auta. Podobna sytuacja miała spotkać nieco później jej kuzynkę. Pojawia się również sygnał o mężczyźnie, który miał fotografować uczennicę pod jednej ze szkół i podawać się za dziennikarza. Sabina, przyjaciółka zaginionej, mówi policjantom o mężczyźnie, który miał ją zaczepić kilka dni wcześniej. Policjanci to weryfikują, ustalają personalia mężczyzny i go przesłuchują. Mężczyzna przyznaje, że miał miejsce incydent z dziewczynkami. Zaznacza jednak, że nie było to kilka dni wcześniej, a w poprzednim roku i nie zaczepiał, a prosił je o pomoc w przyniesieniu zakupów. Na dzień zaginięcia Iwony alibi mężczyźnie zapewnia jego matka, która podaje, że jej syn tamtego dnia cały czas przebywał z nią w domu. Wszystkie tropy prowadzą donikąd. Niewiele pomagają też przesłuchania pracowników schroniska dla zwierząt. Mówią, że Iwona pojawiała się tam dość rzadko, co stoi w sprzeczności z oświadczeniami w tym zakresie rodziców zaginionej. Niewątpliwie nastolatka traktowała schronisko jako dobrą wymówkę dla bliskich. Ale co robiła w tym czasie? Śledczy ustalili, że zaginiona lubiła spędzać czas przy komputerze. Chętnie korzystała z internetu, do którego dostęp nie był wtedy tak powszechny jak dziś.
Iwona często przesiadywała w jednej z kafejek internetowych w mieście. Ponadto kilkukrotnie korzystała z sieci u koleżanki, a także w szkolnej bibliotece. Miała swoją skrzynkę e-mailową, kontakty nawiązywała za pośrednictwem internetowych czatów. Sabina, ponownie rozpytana przez policję, potwierdziła, że Iwona korespondowała w internecie z jakimś mężczyzną i dała mu nawet swój numer telefonu. Koleżanka Iwony z podstawówki, u której zaginiona korzystała z internetu, oświadczyła policjantom: nie wiem, o czym z nim rozmawiała. Podejrzewam, że o jakichś pierdołach. Powiedziała mi kiedyś, że jest starszy i że miał dziecko w naszym wieku. Iwona, czatując, zawyżyła swój wiek i używała innego imienia. Iwona, odkąd ją znam, była zawsze bardzo żywa i spontaniczna i czasami nie zastanawiała się nad czymś, tylko robiła. Prokurator wnioskuje do usługodawcy o dostęp do skrzynki e-mailowej dziewczyny. Śledczy docierają do wiadomości wysyłanych przez nastolatkę. Jedna z nich pochodzi z 4 kwietnia 2002 roku. Mam nadzieję, że się na mnie nie gniewasz. Duże sorry za naszą ostatnią kłótnię. Mam nadzieję, że się nie powtórzy. Wiesz, jak bardzo cię lubię i zależy mi na naszej przyjaźni. Twoja kumpela Kaja. Pisze Iwona. Adresat wiadomości w jednym z e-maili przesyła Iwonie całusy i pozdrowienia z Warszawy. Policjanci docierają do niego w styczniu 2003 roku. Okazuje się, że osoba, z którą korespondowała Iwona, to 38-letni mężczyzna, na stałe mieszkający w stolicy. W czasie przesłuchania mężczyzna przekonuje stróżów prawa, że jest poważną osobą. Ma żonę, dziecko i koresponduje z osobami tylko zbliżonymi wiekowo. Z Kają wymienił tylko 3, może 4 wiadomości. Twierdzi, że to Iwona zaczepiła go na czacie i ich kontakt nie przerodził się w dłuższą znajomość. Ale i ten obiecujący trop nie prowadzi do ustalenia okoliczności zaginięcia 13-latki. Okazuje się, że mężczyzna, który czatował z nastolatką we wrześniu 2001 roku, był w Luksemburgu u swojego brata. Pojechał tam w poszukiwaniu zarobkowej pracy. Jeden z mieszkańców osiedla Przyjaźń poinformował policję, że widział zdjęcie Iwony na popularnym wówczas portalu fotka.pl. Mężczyzna był przekonany, że Iwona mogła poznać kogoś właśnie w ten sposób. Czy tak rzeczywiście było? Nie wiadomo. Kolejnym ciekawym wątkiem prowadzonego postępowania przygotowawczego była postać tajemniczego młodego mężczyzny ubierającego się na czarno. Według relacji świadków był on przedstawicielem subkultury metalowców. Iwona miała być widziana w jego towarzystwie przynajmniej kilka razy. Niektórzy świadkowie zauważyli go nawet z 13-latką w dniu jej zaginięcia. Mężczyzna ten miał 4 dni po zaginięciu nastolatki zrywać plakaty z wizerunkiem Iwony, które powiesili bliscy i znajomi dziewczynki. Policja nie była w stanie ustalić tożsamości tej osoby. Nie wiadomo nawet, czy istniała ona naprawdę, czy była jedynie wytworem wyobraźni. Pojawiały się bowiem o niej sprzeczne informacje. Niektórzy twierdzili, że zagadkowy nieznajomy nosił długie włosy. Inni byli przekonani, że miał krótką fryzurę. Według jednych podejrzany osobnik był znacznie wyższy od Iwony. Część twierdziła jednak, iż wyglądał na niższego od dziewczyny, która miała 168 cm wzrostu. Jeden ze znajomych zaginionej przyznał nawet, że zmyślił opowieść o tajemniczym towarzyszu Iwony. Trudno jednoznacznie powiedzieć, czy pozostali świadkowie również kłamali w tej sprawie, czy może tajemniczy mężczyzna istotnie był związany w jakiś sposób ze zniknięciem nastolatki. Do policji dociera też informacja, że w dniu zaginięcia Iwona spóźniła się kilka minut na ostatnią lekcję, bo rozmawiała z kimś przez telefon. Koleżanki z gimnazjum jednak nie potwierdziły tej informacji, twierdząc, że Iwona spóźniła się na lekcję, ponieważ kończyła obiad, którego nie zdążyła zjeść na przerwie w szkolnej stołówce. Nieoczekiwanie pomoc w poszukiwaniu Iwony przychodzi ze strony anonimowej osoby, która ufundowała nagrodę w wysokości 50 tysięcy złotych dla tego, który pomoże w odnalezieniu Iwony Wąsik. Pomimo nagłośnienia tego faktu przez media, na policję nie spływa żadna informacja o losach nastolatki. Iwona obecnie miałaby 35 lat. W dalszym ciągu figuruje w policyjnej bazie osób zaginionych.
Informacje o jej zaginięciu można znaleźć też na stronie internetowej Fundacji Itaka. Komunikatowi towarzyszy portret dorosłej Iwony, przygotowany na podstawie zdjęć z dzieciństwa. Na koniec warto dodać, że zarówno policja, jak i bliscy Iwony podejrzewali, że Sabina może posiadać informacje, których nie chciała wyjawić. Jeżeli tak było, to nie przekonała ją do tego nawet wysoka nagroda. Pozostaje mieć nadzieję, że kogoś po latach ruszy sumienie i zdradzi, co przytrafiło się zaginionej. Mariusz, kolejna sprawa dotycząca zaginięcia, które stanowi bardzo trudną łamigłówkę dla detektywów. Początek naszego obecnego wieku, ginie 13-letnia dziewczyna, to w ogóle taka dygresja, gdyby dzisiaj takie zdarzenie miało miejsce, no to wszystkie media w internecie byłyby zdjęcia publikowane dziewczyny, prawda, byłaby to szeroko podjęte czynności poszukiwawcze. No niestety rok 2002, jeszcze takich procedur nie mamy, mamy inne podejście w ogóle do tematu zaginięcia i bardzo tajemnicza sprawa. Tak, dobrze tutaj zauważyłeś, że to jest, cofamy się w parę lat w przeszłość i tutaj te wszystkie sprawy, które wtedy miały miejsce, nie były tak nagłaśniane. Media jednak nie były tak popularne, kwestia doby internetu. Podobnie też, jeśli chodzi o tą sprawę, mamy tutaj do czynienia z takimi relacjami właśnie pierwszymi, jak gdyby wtedy relacjami, które były nawiązywane przez ludzi, przez internet. I tutaj na tamtą chwilę ten temat był po prostu w porównaniu do dzisiejszych czasów. No tym nowym tematem, tak. No tutaj policja poszła w tym kierunku, ale nie wiem, czy się ze mną zgodzisz. Zawsze powtarzam to wielokrotnie na łamach naszego programu, że poszukuję klucza pewnego stanowiącego klucz do rozwiązania tajemnicy, w tym przypadku zaginięcia Iwony, 13-letniej nastolatki z Tarnowskich Gór. I według mnie tym kluczem jest ten słoik, który został ujawniony po prostu miejscu, gdzie są składowane odpady, a co warto podkreślić, ten skład był bardzo blisko jej domu, prawda? Wygląda na to, oczywiście nie mamy danych, czy on był porzucony, czy stał na ziemi, bo takie też elementy mogłyby wskazywać na okoliczności, w jakich został ten słoik porzucony. Natomiast dla mnie ten słoik wygląda na to, że dziewczyna się wstydziła, prawda? Że miała jakieś spotkanie, czy to było zaplanowane, czy to wyszło po prostu tak z sytuacji, tego nie wiemy, ale ona jak gdyby się wstydziła, że ma ten słoik i go porzuciła. Tak, bardzo dziwne, że on jest gdzieś tam odstawiony w takim miejscu, bo tutaj zakładając, że coś się wydarzyło, to równie dobrze mógł być gdzieś wyrzucony, rozbity, natomiast tutaj jest on jak gdyby odstawiony. Tutaj wracając do tych informacji, które mamy w tej sprawie wcześniejszych, mamy taką informację, że ona nie zabiera tej zupy, że jednak dopiero wraca się na skutek tam interwencji matki i zabiera to, czyli tak jakby coś na ten dzień miała zaplanowane, tak jakby coś miało się wydarzyć, a tak jak powiedziałeś, głupio gdzieś iść, spotkać się z kimś, mając, prawda, tam słoik z zupą. I tutaj to odstawienie możemy tutaj założyć, że to właśnie sama Iwona gdzieś go położyła, schowała, żeby po prostu z nim się nie przemieszczać. Tak, najprawdopodobniej, bo tu raczej sprawca by w ogóle gdzieś by wyrzucił, nie w takim miejscu, gdzie są składowane śmieci, nie zadawałby sobie tyle trudu, także też tak uważam, że to sama nasza zaginiona Iwona. Natomiast upłynęło praktycznie 22 lata, w tym roku. W październiku dokładnie będzie 22 lata od momentu zaginięcia. I ja raczej nie mam żadnych wątpliwości tutaj, że doszło jednak do zbrodni zabójstwa, że jest to kolejny przypadek zaginięcia z kryminologicznej kategorii ciemnej liczby zabójstw popełnianych w Polsce.
Zastanawia mnie ten brak zwłok, prawda? Przecież były jakieś czynności, to nie jest duże miasteczko, na pewno zostało przeczesane te wszystkie studzienki, prawda? Jakieś rowy i różne inne miejsca. Na tej podstawie oczywiście możemy wykluczyć samobójstwo, nieszczęśliwy wypadek. Wszystko wskazuje, że po prostu no, tego dnia feralnego Iwona spotka kogoś, kogo nie powinna spotykać, prawda? I gdzieś jej zwłoki zostały ukryte. Tak, po takim upływie czasu jest oczywistym, że te zwłoki zostały ukryte, a skoro zostały ukryte, to jak wielokrotnie tutaj mówiliśmy na ramach naszego kanału, sprawca jednak ukrył je, gdyż obawiał się, że może być zidentyfikowany poprzez jakąś relację, prawda? Nie było to takie spotkanie, które było przypadkowe, gdzie sprawca pozbawia ofiarę życia i porzuca te zwłoki. Tylko zadał sobie bardzo dużo trudu, bo po upływie takiego czasu no te zwłoki gdzieś muszą być niestety bardzo dobrze ukryte. Wiemy, że organy ścigania, policja podejmowały w tej sprawie parę wątków, które były sprawdzane, czyli tych relacji nawiązywanych przez nastolatkę przez ten internet, tak. Te kafejki internetowe. I te wątki jak gdyby zostały wykluczone. Natomiast no, do końca też nie wiemy, czy wszystkie te relacje zostały ustalone. I tutaj rolą tutaj naszego kanału i przypomnienia tej sprawy jest to, żeby po prostu w tej chwili, tak jak mówiliśmy po tych 20 paru latach, zaapelować do społeczeństwa, do tego z ludzi, którzy znajomych, koleżanek, kolegów Iwony w tamtym czasie, że jeśli w tamtym czasie nie podzielili się wszystkimi informacjami, to w tym momencie po wielu, wielu latach, jeśli ktoś przypomina sobie jakąś informację, która może pomóc w tej sprawie, doprowadzić do identyfikacji osoby, z którym ona mogła utrzymywać kontakt, z którym mogła się spotkać, o przekazanie jej na nasz adres mailowy polskiearchiwum@gmail.com lub do organów ścigania. No tak, nie wiem, czy się też ze mną zgodzisz, ale no nasza zaginiona Iwona jednak, można by powiedzieć, była osobą wiktymną, tak? Podatną na stanie się ofiarą. Realizowała dziwne pomysły, ona przecież z tą swoją koleżanką Sabiną planowały ucieczkę z domu, ale planowały razem, to stąd dlatego wykluczam raczej, żeby sama gdzieś uciekła po prostu bez koleżanki, bez przygotowania, nie miała żadnych rzeczy spakowanych, bielizny, jakichś pieniędzy, także tutaj bym tutaj tą wersję takiego podjęcia decyzji o oddaleniu się z miejsca zamieszkania odrzucił. Natomiast zawsze się zastanawiam, wiesz, kiedy omawiamy daną historię, co ja bym zrobił, gdyby taka sprawa trafiła do mnie, prawda, na biurko, w jakim kierunku bym poszedł, prawda? No, wiadomo, najważniejszy jest ten pierwszy okres, gdzie analizuje się te wszystkie wątki. Moim zdaniem poszedłbym w kierunku tego chłopaka metalowca w wieku 20-25 lat, bo tak został on określony, z którym Iwona była widziana w ostatnim okresie przed zaginięciem. Co więcej, jej najbliższa przyjaciółka, z którą spędzała dzień, w którym zaginęła, no, zeznała na policji, że widziała, jak ten mężczyzna 4 dni później po zaginięciu naszej Iwony zrywał w Tarnowskich Górach jej plakaty z podobizną, prawda? Czyli jak gdyby chciał, no, żeby nie było zainteresowania tą sprawą. I tutaj w tym kontekście ten człowiek może być z Tarnowskich Gór, może pochodzić w jakiejś bliskiej okolicy, ma wiek, który predysponuje go, być może dysponuje samochodem, prawda, i gdzieś pojechali po prostu do jego miejsca zamieszkania, czy tam jakiejś innej, nie wiem, altany, to trudno tu mi, ale jakiegoś miejsca związane z nim. I tam doszło do po prostu do tego zabójstwa. Tak, to jest jeden z wątków, który do końca nie został ustalony i tutaj biorąc pod uwagę to, co powiedziałeś ty, a także ustalenia późniejsze, że Iwona miała przebywać bardzo często, pomagać w schronisku dla zwierząt, a okazało się, że nie zawsze tam była jednak, czyli gdzieś ten czas spędzała. Ten czas musiała pewnie spędzać z kimś i tak jak powiedziałeś, być może było tak, że poznała taką osobę, ta osoba gdzieś ją zabierała, gdzieś jechali i stąd jest ten wątek. No nie mówiąc o tym, że to jest bardzo dziwne zachowanie, jeśli ktoś ze świadków właśnie widzi, że
tak jak tutaj powiedziałeś, ta osoba zrywa te plakaty, czyli jak gdyby stara się utrudnić tą akcję poszukiwawczą. I tutaj można założyć właśnie, że gdzieś wyjechali, stąd ten brak zwłok, jest to miejsce znane dla tamtej osoby, doszło do jakiegoś zdarzenia po prostu sytuacyjnego lub nie. I ten sprawca jednak pozbawił życia Iwony. Tu się zgodzę z tobą, natomiast dziwi mnie to, że nie podzieliła się taką informacją z tą swoją przyjaciółką, prawda, że spotyka się. Być może, że bała się, że była zainteresowana tym chłopakiem na poważnie i bała się, że jej przyjaciółka go odbije, prawda, jej tego chłopaka. No tutaj jest szereg wytłumaczeń takiego zachowania, natomiast na pewno nie jest to takie typowe, prawda, bo raczej one nie miały ze sobą jakichś tajemnic, spędzały dużo ze sobą czasu, a być może, że faktycznie ta dziewczyna coś wie, chociaż no sama powiadomiła policję o tym fakcie, że właśnie ten mężczyzna zrywał plakaty. No tutaj na pewno nie dysponujemy materiałem. Wiadomo, że różne osoby, które znały Iwonę, w różny sposób opisywały tego mężczyznę. Dla mnie jest to zrozumiałe, bo każdy zwraca z nas na coś innego. To nie jest coś, że ktoś sobie wymyślił, tylko po prostu każdy ma jakby inne postrzeganie. Kogoś interesuje bardziej kolor, nie wiem, oczu, wzrost, budowa ciała innego człowieka, znowu fryzura, prawda? No różnie ludzie zapamiętują pewne szczegóły i uważam, że ten wątek powinien być kontynuowany, bo nie wydaje mi się, żeby to był mężczyzna z drugiego krańca Polski, prawda? Tylko gdzieś z najbliższej okolicy. Uważam, że to jest taka wersja, która powinna być w dalszym ciągu weryfikowana i uważam, że jest możliwość powrotu takiego procesowego do tej sprawy ponownego i profesjonalnego wszczęcia w tej sprawie na procesu wykrywczego. Wszystkim patronom bardzo dziękujemy za finansowe wsparcie projektu Polskie Archiwum X. To dzięki niemu możemy go rozwijać, a także pomagać rodzinom ofiar. Dziękujemy też za każdą zostawioną sugestię, komentarz, wysłaną wiadomość i każde słowo wsparcia. Szczególnie dziękujemy pani Joannie Górce, Kindze Kosoń, Karolinie Zarębie, Grażynie Szczerbie, Małgorzacie Fagerstrom, Ewie Bilan-Stoch, Elżbiecie Wojkowskiej, Urszuli Śledź, Agnieszce Rybickiej, Elżbiecie Stanisławskiej, Aleksandrze Demowicz, Annie Macudzie, Izabeli Jankowskiej, pani Krystynie oraz pani Joannie. Dziękujemy również za wsparcie panu Stanisławowi Lesiukowi, Radosławowi Orłowskiemu oraz Przemierzającemu Horyzontowi. Dziękujemy za wasze wsparcie i za to, że jesteście.